Ale idziemy do przodu. Dobrze, idziemy do przodu. Przyszłam ci powiedzieć, że dzisiaj śpiewałam. Po tylu, tylu latach śpiewałam, tak jak ci kiedyś przyrzekłam, że będą mnie słuchać w Krakowie. Napisałam ci miłość na niebie. Jedną gwiazdą powinieneś ją znaleźć, zanim przestaniesz nią być. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, czas się jej nie ima. I w zasadzie jest bezczasowa. Kobieta pisząca, i to świetnie pisząca, bardzo prosto, bardzo komunikatywnie, bardzo po kobiecemu, a jednak dla wszystkich. A ty ja co, to jest, nie? Nie, ja tu jestem tak na doczepkę. No. Ta doczepka czasami jest ważniejsza od motorka. Tak bardzo dba o każdego człowieka i roztacza swoje ciepło. Ja nawet pytałem się Renaty, a kto to jest Alicja? Tanew. Też nie wiedziała. Tak było, też nie wiedziała. Nasza znajomość z Alą trwa już parę lat, ale szczerze powiem, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy myśmy się dokładnie poznali? No przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem Ali bardzo wdzięczny, ponieważ to właśnie ona wyciągnęła mnie na scenę po wielu latach przerwy. Ja w dresach, mąż nie lepszy, w błocie u tytłani i Ala, która nam pokazywała las w kształcie matki serca, mówiła, że pisze wiersze. Alicja jest niesamowita, jak dobre wino. O, właśnie słychać, że nas wzywa. Nie mamy pojęcia, skąd bierze siłę, natchnienie, ale jesteśmy pod wrażeniem. Mogę o niej powiedzieć, że jest osobą niezwykłą, stałą w przyjaźni. No i ta przyjaźń tak trwa. Miałeś mówić o tym, jak Alusia macha palcem. Bo ci się to zawsze bardzo podobało. No tak. Pamiętam, że pierwszy raz to było jakoś tak w trakcie moich takich, powiedzmy, krótkich wizyt w Polsce, jeszcze w czasach, kiedy mieszkałem w Nowym Jorku. Nie ma takich ludzi, żeby tak cudownie się jakoś zaopiekowali tym wszystkim. Wszystkiego najlepszego. Życzę jej naprawdę 200 lat życia. Jeśli państwo pozwolą, to na zdrowie państwa.